Witam serdecznie w pierwszym odcinku programu Kraków Kobiet. Co tydzień będziemy rozmawiać z kobietami, które związały swoje życie, prywatne lub zawodowe, z naszym miastem. Dziś mam przyjemność gościć Ewę Lutomską, założycielkę krakowskiego alarmu smogowego. Kobietę, która podjęła walkę o czyste powietrze w naszym mieście. Witaj. Dzień dobry. To chyba dość nierówna walka. No tak, ciężko walczyć z przeciwnikiem, którego nie widać. Wielu mieszkańców Krakowa jest niezadowolonych z jakości powietrza w Krakowie, ale to jednak ty postanowiłaś wziąć sprawy w swoje ręce. Jak doszło do powstania krakowskiego alarmu smogowego? Tak, już od wielu lat słyszymy, jak dramatyczna jest sytuacja w Krakowie. Dlatego KAS to jest inicjatywa kilku rodzin, które podczas wspólnych spotkań, na których często rozmawialiśmy o powietrzu i o tym, jak jest bardzo źle w Krakowie, postanowiliśmy coś z tym zrobić. Dlatego zaczęliśmy niewinnie od założenia strony na Facebooku, aby przekonać się, jaki jest poziom świadomości mieszkańców Krakowa, jak dużo ludzi wie o smogu, jakie są przyczyny, skutki i jak możemy z tym walczyć. I powstała strona na Facebooku. Okazało się, że bardzo szybko zaczęła cieszyć się dużym powodzeniem. Zyskaliśmy bardzo dużo sprzymierzeńców na stronie. I tak zaczęliśmy, mając tak duże poparcie, stwierdziliśmy, że zaczynamy działać. Czyli można powiedzieć, że ta strona na Facebooku to był moment przełomowy, tak? Kiedy zauważyliście, że to ma szansę się udać. Tak, bardzo dużo osób zaczęło nas popierać i lajkować stronę. I wtedy zaczęliśmy myśleć nad kolejnymi pomysłami, co zrobić, aby zmienić tą sytuację. Kolejną inicjatywą KAS-u było stworzenie petycji do władz Krakowa i do władz samorządowych, do władz województwa, w której domagaliśmy się radykalnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Tylko rozumiem, że petycja to jest sprawa w dalszym ciągu otwarta. W dalszym ciągu zbieracie podpisy. Tak, ciągle petycja jest na naszej stronie. Bardzo zachęcamy do podpisywania. W tej chwili mamy już około 14 tysięcy podpisów. A wyznaczyliście sobie limit czasowy, czy raczej limit podpisów? Wyznaczamy limity czasowe, które ciągle zmieniamy. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu na razie zamykać petycji, ponieważ działania, jakie będą podejmowane w celu poprawy jakości powietrza, i tak będą przełożone na pewno na jesień tego roku, więc nie ma sensu na razie zamykać petycji. Myślę, że w tym czasie zdołamy jeszcze zdobyć dużo podpisów, a jest to na pewno wymierne i ma znaczenie dla nas. Jesteś też matką dwójki dzieci. Jaki to miało wpływ na decyzję o powstaniu krakowskiego alarmu smogowego? Tak, na pewno miało ogromne, ponieważ o sytuacji w Krakowie wszyscy wiemy od dawna. Jednak dopiero w momencie, kiedy dowiedziałam się, jaki to ma wpływ na zdrowie moich dzieci, ponieważ najbardziej smog dotyka właśnie osoby starsze, a także dzieci i osoby, które już chorują. Więc jak dowiedziałam się, jaki to ma wpływ na zdrowie moich dzieci, postanowiłam działać jakoś bardziej aktywnie. Dopiero wtedy odezwały się jakieś instynkty, które mówią, że trzeba walczyć o te najmniejsze istoty. No właśnie, dużo mówi się na temat szkodliwości smogu, ale powiedzmy konkretnie, jakie negatywne skutki zdrowotne ma wdychanie smogu? W Krakowie 3 razy więcej dzieci choruje na astmę oskrzelową niż w innych miastach. W Krakowie 16% dzieci choruje na astmę, kiedy w innych miastach, czy tam na tle całej Polski, jest to około 6%. Tak samo były przeprowadzone długoletnie badania na kobietach w ciąży i na tych dzieciach, które później się urodziły. I okazuje się, że dzieci, których matki były w ciąży, mieszkały w Krakowie, rodzą się z mniejszą wagą urodzeniową, są krótsze, a także mają niższy iloraz inteligencji, więc myślę, że naprawdę powietrze ma duży wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci. Czy myślałaś o tym, co zrobisz, jeśli sytuacja nie poprawi się w Krakowie w ciągu najbliższych kilku lat? No tak, bo my w petycji zaznaczyliśmy, że daliśmy taki 5-letni horyzont czasowy, w czasie którym te piece powinny zostać wymienione. I jeżeli wszystkie piece w Krakowie zostaną wymienione, wówczas powietrze w Krakowie powinno się poprawić. Jeżeli Sejmik Województwa nie podejmie takiej uchwały, wiąże się to z tym, że sytuacja w Krakowie
możliwe poprawi się za kilkadziesiąt lat. Niestety my nie będziemy już mogli dłużej czekać i nie chcemy dłużej czekać. Jeżeli to się nie zmieni, myślę, że mamy w planach przeprowadzenie się z Krakowa, czyli po prostu będziemy musieli stąd wyjechać. Czy planujesz swoją działalność w krakowskim alarmie smogowym w przyszłości połączyć z działalnością polityczną? Nie, wielu ludzi uważa, że podjęłam się tych działań, żeby móc wystartować w wyborach do Rady Miasta. Oczywiście nie, absolutnie nie. Od początku deklarowałam swoją apolityczność i będę się tego trzymać. Nie mam powołania politycznego i na pewno nie widzę się w takiej działalności. Prezydent Majchrowski zarzucił Kasowi, że kampania może przynieść szkody Krakowowi, że zniechęci turystów do przyjeżdżania tutaj. Jak zareagowałaś na tę krytykę? Przykra opinia dla mnie, ponieważ to, że powstała ta kampania billboardowa, to był też jeden z naszych dużych sukcesów, ponieważ agencja reklamowa zgodziła się to zrobić dla nas za darmo i wiele firm udostępniło nam swoje nośniki i swoje usługi za darmo. I nigdy nie zakładaliśmy, że ta kampania ma uderzyć w turystykę. Jak najbardziej była to kampania uświadamiająca mieszkańców i gdybyśmy chcieli zrobić kampanię przeciwko Krakowowi, to billboardy byłyby na pewno dużo, dużo bardziej groźne i nie wiem, informowalibyśmy BBC, CNN o tej kampanii, a to wcale nie było to naszym zamierzeniem. A czy przygotowanie kampanii społecznej to jest trudne zadanie? No bo trzeba przyznać, że wasza kampania jak na inicjatywę społeczną wygląda bardzo profesjonalnie. No bo była robiona przez profesjonalistów. Czy trudne zadanie to dla ludzi, którzy się tym zajmują? Na pewno, aczkolwiek bardzo przyjemne. Ja myślę, że agencja, która to robiła, czyli Schulz Brand Friendly, mieli w tym też dużo przyjemności, ponieważ w momencie, kiedy się do nas zgłosili i zaproponowali nam, że coś takiego do nas zrobią, argumentowali to tym, że tak samo oddychają tym powietrzem i też mają tego dość i też chcą coś zrobić dla Krakowa. I myślę, że też mieli w tym przyjemność. Nasza praca przebiegała w bardzo, bardzo miłej atmosferze i zgadzaliśmy się w każdym kontekście, także było bardzo przyjemnie. A wasze plakaty budzą raczej sympatię mieszkańców Krakowa. No, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że masz rację. A twój plakat, który jest ulubiony? No, ten z jamnikiem. Tak, to był ten z jamniczkiem w masce tlenowej. No i z jamniczkiem chyba była taka dość zabawna sytuacja, bo podobno mieszkańcy... Tak, ktoś tam jakieś zarzucił, że wykorzystujemy zwierzęta, aczkolwiek tak nie było, bo w sesji zdjęciowej jamnik występował bez maski i maska powstała w postprodukcji, także nie męczyliśmy zwierząt. No, a może się wydawać, że smog, zanieczyszczenie, palenie w piecach to mało kobiece tematy. Czy nie ma w Krakowie mężczyzn, którzy mogliby się tym zająć? Nie, no gdyby nie mężczyźni, to pewnie bym sobie nie poradziła. Oczywiście bardzo pomaga mi, wspiera Andrzej, który razem ze mną założył KAS, tak jak jeszcze inne osoby, ale tak naprawdę z Andrzejem poświęcamy się bardzo. Jest to osoba, która jest świetnie przygotowana merytorycznie i gdyby nie jego informacje i zasób wiedzy, pewnie ja nie poradziłabym sobie. Powiedz jeszcze, jak godzisz obowiązki matki z działalnością w KAS-ie? No, jestem świetnie zorganizowana, ponieważ KAS-owi poświęcam bardzo dużo czasu. Na szczęście dzieci już są na tyle duże, że chodzą do przedszkola, także do tej 16 codziennie mam czas, żeby zajmować się KAS-em. Jeżeli coś wymaga dłuższego czasu albo większej pracy, wspiera mnie także mój mąż, także jakoś sobie radzimy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do wejścia na stronę internetową KAS-u i podpisania petycji w sprawie poprawy jakości powietrza w Krakowie. Zapraszam na następny odcinek.